W zeszłym roku po raz pierwszy natrafiłem na drzewo, którego nie znałem i nigdy wcześniej nie spotkałem w naszym pięknym polskim krajobrazie. Pojawiło się ono pod osłoną nocy, a dziwne, duże owoce leżały pod moimi stopami. Moją ciekawość wzbudził fakt, że była już prawie zima, a te owoce w ciemności przypominały małe, krępe gruszki. Zapach jednak nie przypominał gruszkowego, był intensywny i zupełnie niepodobny do czegokolwiek, co rośnie w Polsce. Był tak silny, że po pewnym czasie stawał się uporczywy dla nosa, jak słabej jakości perfumy wylane zbyt obficie. Po powąchaniu spróbowałem ugryźć owy owoc. Gdy tylko zęby przebiły chropowatą skórkę, substancje w nim zawarte, pomimo zignorowania ich zapachu, zaczęły krzyczeć jeszcze głośniej: daj sobie spokój, nie jestem jadalny. Tak też się stało. Miąższ był gąbczasty, mdły, a smak już mi umknął, ale był na tyle nieprzyjemny, że pomyślałem, skoro drzewo rośnie przy drodze w czyimś ogrodzie, pewnie jest ozdobną odmianą z ciekawymi, niejadalnymi owocami. Tak minął kolejny rok, przechodząc obok wspomnianego drzewa, znowu te dziwne owoce zawołały do mnie. Tym razem odkryłem coś, do czego wcześniej nie dotarłem i zignorowałem. Otóż w samym środku dziwnego owocu krył się dziwny orzech. Ponieważ moje drugie spotkanie znowu działo się nocą, wróciłem tam rano. Drzewo, dosyć dużych rozmiarów, z daleka wyglądało jak jesion skrzyżowany z orzechem włoskim, jednak trochę dziwny. Poszedłem tym tropem i pomyślałem, może to orzechy piorące? Myśl dziwna, jednak, wzorem Sherlocka Holmesa, śladem poszlak za pomocą doktora Watsona, którym tym razem był internet, odkryłem, że naszym poszukiwanym jest orzech czarny. Nazwa ta kiedyś przemknęła mi przed oczami, jednak brak styczności z żywym okazem pozostawił ją na później, jak to zwykle bywa, gdy w rodzimej florze jest jeszcze tyle nieznanych i ciekawych roślin. Teraz jednak orzech czarny jest już z nami w całej swej okazałości. Skoro jest, trzeba się z nim poznać. Jednak jeden okaz zamknięty na czyjejś posesji to marny skarb dla poszukiwacza roślin i eksploratora przygód. Wtedy mnie olśniło. Zaraz, niedawno eksplorując nowe tereny, coś na krótką chwilę przykuło moją uwagę. Po chwili zostało zignorowane, mianowicie mały zagajnik, w którym rosły jesiony z trochę dziwnymi liściami. Pojechałem tam znowu i orety, głód nałogowego poszukiwacza roślin został zaspokojony. Cały zagajnik drzew orzecha czarnego. Dzięki temu mam teraz cały zapas cennego materiału w postaci orzechów, z których będziemy w forestowym kuchennym laboratorium testować różne ziołowe specyfiki. Roślina ta jest silna, z wieloma ciekawymi zastosowaniami. Co z tego powstanie, jakie ma działanie i na ile jest skuteczne, z pewnością będziemy Wam opowiadać na kanale, zarówno o samym czarnym orzechu, jak i innych roślinach, które na pewno będziemy poznawać w kolejnym roku. Tym razem przyjrzyjcie się dokładniej tym orzechom. W porównaniu do owoców orzecha włoskiego, sam orzech ma podobną wielkość, ale charakteryzuje się bardziej sercowatym kształtem. Co więcej, zielonej skórki go otaczającej jest znacznie więcej niż u orzecha włoskiego. Dla nas to doskonała nowina, ponieważ to właśnie ta skórka stanowi nasz surowiec o szerokim spektrum zastosowań. W sieci można znaleźć informacje, które mówią, że cenne właściwości orzecha czarnego były już wykorzystywane przez Indian przed wiekami. Jego kora, łupiny, jądra i liście znalazły zastosowanie w naturalnej medycynie od stuleci, ale to właśnie łupiny wykazują najmocniejsze działanie, zwłaszcza przeciwko grzybom z rodzaju Candida. Wyciąg z nich zawiera dużą ilość kojących i ściągających tanin, naturalny jod, a także substancje, które skutecznie eliminują pasożyty. Dodatkowo cenione są jego przeczyszczające właściwości, co czyni go popularnym wyborem w naturalnych metodach oczyszczania organizmu. Sam orzech jest niezwykle twardy, a jego skorupkę trudno rozbić nawet przy użyciu młotka. Jeśli zdecydujemy się przyłożyć więcej siły, rozbija się na wiele małych kawałków, z których i tak trudno wydobyć miąższ. Jak widać na filmie, próbowałem pokazać Wam jeden cały owoc, jednak okazało się to niemożliwe. Teraz przejdźmy do smaku. Specjalnie dla Was, po raz drugi popełniłem ten sam błąd i spróbowałem miąższ. Po raz kolejny stwierdzam, że jest on okropny i lepiej go nie próbować, choć zapach skórki naprawdę kusi swoją dziwną, perfumowaną wonią.
Natomiast smak samych orzechów też nie powala. Niby gdzieś w tle jest nuta innych orzechów, jednak wciąż z tą dziwną perfumową nutą. Co więcej, niektóre z owoców, które spróbowaliśmy, smakowały jak bardzo kiepskiej jakości. Najpodlejszy bimber. O ile mieliście w życiu niewątpliwą przyjemność spróbowania tego specjału, to wiecie, o czym mówię. Jednak na jednej z zagranicznych stron znalazłem informację, że źle przechowywane owoce mogą nabierać wstrętnego smaku. Być może to było przyczyną, że jedne były zjadliwe, a drugie odpychały swoim smakiem. Jak już wcześniej wspomniałem, to nasze pierwsze spotkanie z tym drzewem, dopiero je poznajemy, więc nie będziemy tutaj roztrząsać o zastosowaniach i działaniu. Niemniej jednak, w naszej kuchni już powstają pierwsze preparaty z skórki orzecha czarnego. Nasze opinie na temat ich skuteczności z pewnością pokażemy Wam w przyszłych filmach wraz z zdobywaniem doświadczenia. A wraz z nadejściem wiosny planujemy pokazać inne części drzewa, które również można wykorzystać. I tutaj zachęcam Was do pozostawania na kanale, subskrybowania, komentowania i lajkowania. Do zobaczenia!